To będzie na pewno ciężki mecz, bo to jednak jest faworyt Mistrzostw Świata i jeszcze nie przegrały meczu, ale na pewno my wierzymy, że może się dużo wydarzyć i wiemy, jak dobrze potrafimy grać i że potrafimy się postawić. Także myślę, że ta pierwsza przegrana z nimi też nam pokazała swoje tak naprawdę słabości i nasze słabsze punkty i nad czym tak naprawdę musimy popracować i lepiej zagrać, żeby tak naprawdę z nimi wygrać.